Dobra, to lecimy dalej. Tą betą. Bo różne rzeczy porobić. To chyba muszę poklikać? Ta. O. Water pump. No dziwne, bo nie mam napisane, ile tego mi jeszcze zostało. Dobra, tu więcej nie ma. Katalin Pawka, witam ponownie. Wica. Jak tam idzie giereczka? Aha, nie, bo ty nie grałeś, nie? Bo ty w pracy jesteś? Czy byłeś? Czy pomyliłem cię z kimś? Czy miałeś problemy, nie? Z tą gierką. Tak, no to dobrze pamiętam. I tu w pracy jest. Dobra. Aha, bo jeszcze muszę to zaktywować. Dobra, to ja nie wiedziałem o tym. No, spoko. A ja to chodzi. Inwentory cały zniknęło i support nie odpowiada. No ja też niestety nie jestem w stanie pomóc. Chociaż bardzo bym chciał, to nic nie jestem w stanie zrobić. Siemka Armenikus, witam. Pierwsza wiadomość na czacie, czyli witam nowego widza. Dobra, 4 sztuki jeszcze muszę ogarnąć. Co myślę o tej gierce? No jak dla mnie spoko, mi się osobiście podoba, tylko no jest to beta, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo bugów. Ale sam zamysł gierki jest spoko. Tak. Ale jutro dopiero od 19, wiesz? Także cały dzień jeszcze będziesz miał. No. Że na spokojnie. Już to muszę odpalić. Jeszcze jedno. Ja nie wiem, czy to tu nie będzie przypadkiem. Tak.
Tak, będą resetowane, będą. No, bym kurwa jesteś, przestań jęczeć. Dzięki za followka, Ksandy, ale nie musisz tak od razu wyzywać, co? Dobra, ja muszę wrócić teraz do tego NPC-a. Muszę go znaleźć znowu, gdzie on był tutaj. Jak możesz kupić domek? No bo tak, po pierwsze musisz mieć... To jest reputacja. To jest reputacja. Tak. Po pierwsze, żeby kupić domek, musisz mieć 3 punkciki w jakiejś reputacji. Czyli musisz mieć tak jakby trzeci poziom reputacji. Każda reputacja ma swojego NPC-a. Tu masz Wederin, tutaj jest Fermit, a tutaj jest Drzewec. Jak będziesz miał trzeci poziom reputacji, idziesz do tego NPC-a i kupujesz akt własności domku. Takie coś za 1000. Po czym podchodzisz do miejscówki, gdzie można kupić land, klikasz na domek, klikasz climb land, climbujesz, ale musisz zapłacić za najmniejszy land 10 tysięcy. I łącznie to jest koszt 11 tysięcy. I to w sumie tyle. I teraz czekajcie, bo ja sobie muszę to sklipować. Bo tyle ludzi o to pyta. A to co ja wcześniej sobie oglądałem. Różne rzeczy. Fajna sprawa, ale z czym? Z tymi domkami? Jaki kanał na YouTube? Klikasz na domek. Raz wcześniej. To jest reputacja. Tak. Pierwsze, żeby kupić domek, musisz mieć 3 punkciki w jakiejś reputacji. Czyli musisz mieć tak jakby trzeci poziom reputacji. Każda reputacja ma... tu masz mój kanał na Twitchu. Czekaj. Tu masz mój kanał na Twitchu. Mutuj. Tutaj, o, masz Discorda, YouTube'a. Także wystarczy, że sobie klikniesz i masz. Swojego NPC-a. Tu masz Wederin, tutaj jest Fermit, a tutaj jest Drzewec. Jak będziesz miał trzeci poziom reputacji, idziesz do tego NPC-a i kupujesz akt własności domku. Takie coś, za 1000. Po czym podchodzisz do miejscówki, gdzie można kupić land. Klikasz na domek. Klikasz climb land, climbujesz, ale musisz zapłacić za najmniejszy land 10 tysięcy. I łącznie to jest koszt 11 tysięcy. I to w sumie tyle. I teraz czekaj. To jest reputacja. Tak. Pierwsze, żeby kupić domek. Gdzie jest Wederin? Wederin. A to Wederin jest tutaj. Jak masz miasteczko, tutaj masz temple, tutaj masz karczmę i tutaj pomiędzy karczmą a wyjściem z miasta idziesz do góry. Tutaj masz Wederina. Grałem w Diablo Immortal? Tak. Syf straszny. Syf, pay to win i jebać Blizzarda ogólnie. I kolejne pytanie, nie zamierzam grać w Diablo 4.
Krzyknik, domek. Tip. Tyk. Domek. Dobra, git. Mamy odpowiedź na kolejne pytanie. Już bym wolał sobie pograć w Undecembera albo w Torchlighta, które wychodzą 12. Niż w jakieś Diablo 4. A ogólnie to czekam głównie na Last Epochę, aż wyjdzie. Jeżeli chodzi o gry hack and slash. Ale nie mam zamiaru płacić Blizzardowi. Coś tu chyba muszę zrobić, tylko jeszcze nie wiem co. Mogę ziomeczkowi na pewno. Underground Stone Pillars. Ja może muszę jakoś tego użyć? Nie. Chyba nie. Zobaczymy, może to będzie jeszcze niżej po prostu. Demka Devertexi. Devertex. Witam, witam. Wolnie robię kwieścika jakiegoś, ale jeszcze nie do końca wiem o co chodzi. On coś zrobił, ty. On zrobił. Ja tu nie mogę nic zrobić, to on ma jakiegoś innego questa. Ty, to ty z tą pilarem może wyżej są. Ktoś pamięta tego questa? Underground Stone Pillars. Nie wiem, wrócę się. Na minus jeden. Zobaczę, może tam będzie coś. Ziomeczkowi pomożemy.
Tu jakaś ekipa w ogóle idzie. A, nie ta jaskinia? Dobra, teraz nie wiem, gdzie jest wyjścia. Ubiłem się, jak zwykle. Kurwica, nie tu. No posuń się. To jest jeszcze jakaś inna jaskinia? No, przerwę miałem na obiadek. No jest, no. Rzeczywiście. No ale jeszcze muszę zobaczyć, jak te pilary wyglądają, nie? To jeszcze nie widzę nic takiego. A co za zdziwienie na cieniu upadłego, że off byłem. O, tutaj. Ha. Zawsze wiesz, co możesz zrobić, jak nie wiesz, co się dzieje? Możesz odpalić mojego streama. Nie się wejść na mój kanał. Zawsze wejść na mój kanał. Jak nie mam streama, to klikasz tu na mój awatar. Tyk. I tu masz ostatniego streama. I to akurat był ten. Chodzisz i patrzysz, co się działo pod koniec. I wiesz, o co chodzi. Nie, ja nic nie robię. Po prostu włączam gierkę i tyle. I się odpalam znowu. A na tej drugiej wyspie, pendecho?
Na pierwszej? A mówisz o tych kopalniach, gdzie tam pierwszą broń craftujesz? Tier 2? O, tam nie byłem chyba jeszcze w ogóle nigdy. Tej kopalni, nie wiem. Nie przypominam sobie tej kopalni. W każdym razie. Archera robisz? Ty pendejo, pamiętasz gdzie był drugi ten? Stone Pillar? Czy on był na tym samym poziomie co tamtym, czy gdzieś indziej? Raven Down Database. Tam masz wszystko. Okay, itemy, gildie, profesje, trade packi, archetypy, skille, klasy, reputacje, wszystko. No to ja byłem tam, kurde, w prawo. Aha, tutaj nie byłem, dobra, czaję, czaję. Chyba wiem, o co chodzi. Kurwica, ale wpadłem widzowie na pomysł. Ravenpedia. Bez skitu. Ze spoilerami do questów i tak dalej. O, będzie trzeba coś takiego zrobić. Bez kitu. Full wisdom? Nie wiem, czy to nie chodzi o to, że wisdom dostajesz po prostu w starym systemie się dostawało po co level. No bo czekaj, archetypy. Dex int. Wisdom int. Warfare tylko might. Zadał tylko Dex. Nie wiem. Siemka Yatashi, witam. Mapy nie ma, ale jak odpalisz sobie world mapy, to na tych zielonych polach takich pustych. Czyli tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, ale tu będzie zajęte. Tutaj możliwe, że też już jest zajęte wszystko. I tutaj masz całą tą, tutaj drugą wyspę na domki. Na pustyni sporo miejsca. No albo na pustyni.
Ja nie wiem, jak to działa. Ktoś ma jakieś info, czy po prostu jedne klasy się lepiej skalują z na przykład Shadow z Dexem niż z Mightem? Coś takiego? Tak, no. Chyba tak. Nie wiem, ale ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale w tej grze jest jeszcze rozjebany system, jeżeli chodzi o statystyki. Bo statystyki są, jest po prostu limit statystyk, jakie możecie mieć na level. Czyli jak ja bym miał, powiedzmy teraz w itemach 100 majta, to i tak tego 100 majta nie będę miał, bo jest jakiś limit na mój level, ile maksymalnie mogę mieć. No dobra, ale to ty mówisz o systemie, który by działał po roku działania gry, a nie na samym starcie. Bez sensu, to w takim razie trzeba się skupiać tylko i wyłącznie na levelu, bo lepsze itemy i tak ci są niepotrzebne. Tak bez sensu zrobione. A ile masz majta? Kurwica, się zgubiłem znowu. 102. A level? Dwa. A kim grasz? Siema, siema, kurwa, witam. Siemka, Hirito, witam, witam. Warfare Shadow Witchcraft. Nie wiem, wiem, że się zgubiłem znowu. Ja też właśnie myślałem trochę nad tym, czy przy kolejnej becie albo przy premierze nie zrobić bardziej Warfare'a. Jeśli biegać z tym Axem. Chodzi ci o domek? Bo wiem tylko ile najtańszy, 10k. Ja właśnie nie wiem, bo kurde, Shadow brzmi spoko pod PvP, bo on ma tylko one target umiejętności, nie? No wszystko jak tu wejdziesz, to jest single target, single target, single, 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 wszystko ma pod singla.
Nie ma ani jednego obszarowego skilla. Pasywką Archera. Nie pamiętam, jakie on zamiał pasywki. Archer. Ile? O, to jest fajne. Żeby ataki redukują target defense power o 0,5% i to się stakuje do 40 razy. Ale w sumie ten Archer też nie ma jakichś takich super tych pasywek, jak tak patrzę teraz. No nie wiem. Może są NPC od danej reputacji. Nie wiem, jak mam ci to inaczej wytłumaczyć. Taką jaką reputację wybijasz, takiego NPC odblokowujesz. Giant Mushroom. Dobra, teraz muszę iść tutaj na dół, tam daleko. A to co? O, sol. Kryminal jest tutaj. Tu masz templ, tu masz gospodę i na prawo od gospody masz takie zielone pole i to tam jest na górze. Oko. Muszę iść tam gdzieś na sam dół. Prawie. Tam był taki grzybek. Dobra, pyk. Mamy to. Jak gierka. Spoko, mi się podoba. Gdyby nie to, że jest tyle błędów jeszcze. No ale to beta, no miejmy nadzieję, że te błędy wszystkie naprawią. Tak to co? Gram trzeci dzień? 10 godzin dziennie.
Nie, czekaj, to dzisiaj jest niedziela. A kiedy wystartowała ta beta? 28? W środę, tak? Ale w czwartek dopiero dało się grać. Chyba. Kurde, nie pamiętam już. Ale chyba tak. No, jak dla mnie spoko. Nie ma depo. Póki co nie ma. Opisałem, że będzie, no bo musi być. Ja mam całe eku zawalone jakimiś śmieciami. To jest do roboty poza expem. Questy. Jak widzisz tutaj. O, zbieranie, levelowanie profesji, crafting i różne takie rzeczy. Znajdę Jamie'ego na bagnach? No na bagnach. Nie wiem, nie pamiętam. Pasywkę możesz dodać od którego chcesz. Ja mam jedną pasywkę tutaj. Dobra, idziemy odbyć kościka. Nie wiem na ile jest. Ciężko, wiesz, bo kurde w tej grze jest tyle questów, tyle tych wszystkich NPC-ów. To wszystko za pierwszym razem zapamiętać to... Nie jest tak kopsiup. Znalazłeś? No i koks. Dobra, wiecie co? Zamiast... Ja mam w ogóle inny pomysł, nie? Zamiast robić filmiki ze wszystkimi questami, to i jak w tej gierce, to postaram się po prostu zrobić stronę w stylu Tibiopedii, opisami questów i tak dalej. Taki jest plan, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Tylko to po becie się tym zajmę, nie? To dużo czasu będzie wymagało. No i co, i muszę czekać teraz pół dnia, żeby do niego wrócić. Dobra, to idę na pustynię zobaczyć. Gdzie się jedzie na pustynię? Tędy, tak? W sumie tędy też można. Bawełna na pustyni posadzona. No i kok. Że ja mam elfy zrobione.
Jest na Monta, myślę, że nie wiem, koło 10, on jest tutaj, ten quest. W tym miejscu. Masz chaina, że robisz tutaj u chłopa. W tych warhogach. Questy. Nie, nie, po 10 miningu ten. Podobno dużo częściej pojawia się iron w kopaniu. Tego, co ludzie pisali na Discordzie. A co, można kupić monta za 7,5? A, ja nie wiedziałem nawet o tym. A czy tu się przejdzie zobaczyć, czy tu nic nie ma? Ale raczej nie. Dobra, to jadę na pustynię zobaczyć. Tam coś ciekawego będzie. O kurwica, ale pułapka, co? Kolejna. No i dobra, pytanie, gdzie tu mogą być jakieś questy? Tam, że gdzieś tutaj. No znalazłem, ale nie działa. A, to tak, to kupowałem chyba piwko. Okej. Okay. A, mam piwko. O, jest questik. Ogi. Zobaczmy, jakie te mobki mocne. No, twarde są, ale nie ma tragedii. Tutaj chodzi o to, okej. Oleg Water Samples.
czterech różnych tych. To tutaj z tego, tak? Nie mogę. Że pójdę to inne zobaczyć tam. To na dole pójdę zobaczyć, może to będzie działać. Daj. Ale tu mobków jest dużo. Kurwica. Zimaki mnie gonią. Ratunku. Dałoby się kurde jak lepsze bronie. Tak bym bronił lepszy na Mythic, tylko co ile trzeba expa? Prawie 12k expa potrzeba. A ile jestem w stanie wrzucić expa? $7600. O, ja jestem w stanie 18k expa wrzucić. Ale hajsu no to trzeba, kurwica. Czekaj. Te dwa, ale na Mythic. Było lepiej. Dzięki za followka, witam widza nowego. Kryszył. No, muszę przeglądać po prostu godzinkę. I tyle. $15k to prawie mnie to prawie kosztuje. 12k. Kurwica. No dla mnie spoko, mi się podoba gierka. Osobiście. Dobra, mamy Mythic Daggera. Kozak. Dobra, trzeba resztę jeszcze. Mi się giereczka osobiście podoba. Dobra, gitarka. No i tu nie zrobię Mythica. To. Będziesz to zbierać. No dobra, jak ulepszone.
Zobaczymy. No i tak jakieś mega tanki są te moby. Ja mam tu próbkę tej wody, kurde, zdobyć. No nie, ale wiesz, dwóch misji nie można zrobić, bo są zbugowane. Na jedną trzeba Iron Ingoty zrobić, a to też nie jest takie łatwe. Nie wiem. Czterech różnych spotów. Może to są, nie wiem, jakieś specjalne miejsca. Nie no, jeżeli chodzi o Iron, to... W tym nie ma tragedii, bo ja mam... 7 level miningu, 3 levele i mogę kopać Iron. Problem jest taki, że żeby nie zrobić iron, to potrzebujesz chyba z 10 level blacksmithingu, a to już nie jest taki hopsiup. Dobra, mam pierwsze. Wolno leci ten levelowanie tych profesji. Strasznie. Jeżeli chodzi o craftingi. Ale co to jest, kurde, te żółwie się tak szybko. To 3 levele. I łącznie od 1 do 75 masz 25 punktów do skilli. No tak, ale itemów nie możesz craftować, bo potrzebujesz do nich skóry. Którą masz ze świni, które rosną 20 godzin. Tak, będzie wipe, no. Wszystko można craftować. W sensie, no, wszystkie itemy. Że muszą być wycraftowane. Nie dropią itemy z mobków. Cały ekwipunek musi być skraftowany. Tak, no.
Znaczy no wiadomo, że teraz jest trudniej, póki nie ma tego, póki nie ma żadnego auction house'u, nie? Jak będzie auction house, to będzie dużo łatwiej. Brakuje ci many archerem? To nie wiem, trochę wisdoma dodaj sobie, bo to jest regen many, nie? Wisdom. I może wtedy będzie git. Wiesz, trzeba próbować różnych rzeczy. Dobra, muszę zobaczyć, czy domena jest ten. Czekaj. Sprawdzenie. Dostępności domeny. Domena Ravenopedia jest wolna. Tak, ravenopedia.pl wolna, ravenopedia.com.eu też. No ale to masz regen many, no. A to były twoje świnki? Kurwariko? A. Dobra, jeszcze jednego sampla muszę zebrać. No ale to jak ci brakuje many, to co? Lepiej o tym pisać na czacie, czy dodać sobie 5 punktów wisdoma i mieć spokój? To nie rozumiem co. Albo kupuj potki na manę, no. Dobra, idziemy oddać kościka. Dobra, 10 mobów trzeba. 10 mobków. Ty, hajd mi z czegoś poleciał. A bo ja wcześniej na żabach byłem, to może z tych żab.
jeszcze 7 mobków i 15 tych drugich. O, i level zaraz wbije 2-2. O, zregenerować się muszę. Te jedne są takie trochę, kurde, tanki. A naszyjnik mam dobry ubrany? Tak. Ewentualnie jeszcze mogę sobie jedzonko zjeść. No, zabicie tych drogich to kurde trochę potrwa, bo one są tanki. Cztery stajek spadają. Ale chyba nic sensownego z nich nie leci. Nie wiem, czy jak zrobię tego questa, to czy nie pójdę tego miningu levelować. Mam nadzieję, że później i tak będzie trzeba to zrobić, nie? No to ale trzeba. Lepsze bronie ogarnąć. Dałoby się. Do 18. Także no, jeszcze troszkę czasu. O, level upik 2-2. Dzięki.
Konta nie, ale postacie resetują do pierwszego poziomu. Ja nie wiem, co to jest za boss w ogóle. Co to jest za bossik? A, to jest ten demon tam. To zależy, dla maga lepiej Indie Wisdom, a dla fizycznych typu, nie wiem, Shadow czy Łucznik to lepiej Might albo Dex. Nie da się niestety, nie da się. A czemu? Co popsułeś? Item. Ale broń czy nie?
To kapcie dam spoko. Gorzej jakbyś broń miał. Z bronią nic zrobisz. Kapcie możesz mieć, później się najwyżej zmieni. No to nie ma tragedii, mówię. Gorzej jakbyś broń złą wybrał. Tam Hirito. Ile razy padłem? A nie wiem, kilka. O czemu pytasz? Demka. Rycerza? Taką jaką dostałaś na początku. Chyba. I co tworzyć? Copper ingoty. Innej opcji na początku nie masz. Później jeszcze dodatkowo Whetstone'a możesz stworzyć. Moja to Shadow. Shadow połączony z Warfare'em i Spiritualem. O, i bronię te dwa możesz robić, ale do tego też skóra jest ci potrzebna. Także nie ma tak łatwo. Czemu? Czemu ma zbugowane? O! Farm tyle ile możesz. Nie wiem czy 500 ci wystarczy.
Nie, no nie powiedziałbym, że szkoda czasu, no bo musisz wtedy czy później to zrobić, nie? Chyba, że kupisz od kogoś, no ale to musisz pisać na czacie, że kupisz. Might dają klasy Warfare Protection, żadne nie dają niczego. To jest tutaj, jeżeli chodzi o to. No to to jest po prostu jeszcze ze starego systemu, jak nie można było sobie samemu rozdawać status. Moje drzewko tutaj masz. Materiał na cloth? Mówisz o bawełnie? To jest top 1? Jak to kto? To może ja. Nie, no nie wiem. Nie ma rankingu żadnego. To ja nie wiem, jaki jest materiał na klofy. Nawet nie wiem, jak to wygląda. To zależy, jaki styl gry chcesz obrać. A, to nie, to ja nie hodowałem. A jeżeli to nie leci z żadnych mobków, to nie mam. Zależy... Tej reputacji zależy, jaki styl gry chcesz obrać. Bo są tam różne pasywki. Tak w skrócie. Kryminal ma coś takiego, że highlightuje graczy z trade packami. Czyli jesteś pekerem. Mercenary ma ship speeda, card speeda i tak dalej. Czyli to jest taki trader, który jeździ z tymi trade packami. A order no to jest taki... Jemu się pokazują pekerzy na world mapie. Czyli to jest taki obrońca. Czyli tym polujesz tutaj, a tym polujesz tutaj. Przynajmniej taki jest zamysł. Nie wiem, nie grałem w Silk Rowda. Ale być może. No to pewnie coś w tym stylu. Pewnie tak. Jakieś kwiatki, kurde, muszę zebrać. Ha, from the desert around the oasis. Okej.
Tak, no coś w tym stylu. Nie jestem kwiatek? A, to ten. Muszę mobki zabić. Kurwica, ile mobków. To są dagery. To jest po prostu ta Shadow je dostaje na start gry. Kurde, twarde są te mopki niektóre. Tak, no. Znaczy tam z questa później w kopalni dwarfów sobie wybierasz co. Jakie materiały dostaniesz. Jak... Materiały na jaką broń chcesz dostać, tam sobie wybierasz. Na craftingu broni tier 2. No ja nie zdążę zabić tych mobków wszystkich, żeby zebrać ten kwiatek, bo one się respią. Od razu. Dobra, to zrobimy sobie 10 minut przerwy. Nie no, 10 może nie. 5 minut przerwy, ja sobie pójdę szybko zapalić. Muszę przemyśleć taktykę na tego questa. XD. I pójdziemy zaraz dalej. Także ZBO.
Wróciłem. Ale to jest ulepszanie ekwipunku. Tak, dobrze, Oskar ci napisał. Tu jest taki system, że ekspisz te jakby przedmioty i je ulepszasz. Ty dajesz sobie, odpalasz ekwipunek tutaj, po jak wrzucasz przedmiot, wrzucasz te infuziony. No i wbijasz kolejny poziom. O, w ogóle mogę wbić kolejny poziom tego, armorka. Myfika mogę wbić. Powinna być opcja, kurde, na... Dobra. Powinna być taka opcja, że wrzucam tutaj item. I po prostu przesuwam sobie ilość, jaką chcę użyć i mi pokazuje, ile mi to expa da. I to najlepiej. Ale jak masz mało, to chyba miesz lepiej najpierw. Dobra. Jak to zrobić? Jak tu podejdę? Mam 4 mopki na sobie. Oj, naraz to ich chyba nie zabije, co? 5 mobek jeszcze idzie. Dobra, zmiana taktyki. Kurwica, nie, ja już po tych nie mam. Dobra, umarłem. O, nie miałem po. O, Jezusku. I 2200 golda. Libera zawsze. Weźmy go mapkę do Libreda i wtedy zabij naraz. To jest takie łatwe, bo te mopki chwilę się bije. A jak zbiję go do Reda? Nie wiem. To muszę go trzymać na sobie, nie? No już mi zostało 18k silvera tylko. To ulepszanie bierze strasznie dużo silvera. Ale mnie wywaliło. Na drugi koniec pustyni. Ja tutaj byłem. Mogłem się tu w mieście zrespić. No, questik jakiś tu jest. Od 20 poziomu dostajesz debuffa. Który ci zmniejsza tam chyba 10 czy 15% statystyk. Nie pamiętam na ile, na 20 minut takiego, a może go wykupić tam. Ja teraz musiałem zapłacić 2200 silvera. Ale expa chyba się nie traci. Chyba nie. No i mam punkcik.
To bym spróbował. A czekajcie, a co tu mamy? O, jest lipa. To by było spoko. No, takie średnie. To słabe. To też. Ten skill wygląda fajnie, bo tu bierzesz 50 weapon damage'u plus 150 weapon damage'u. Jeszcze increase damage dealt o 40 za każde 10 aletheru. A maksymalnie 50 aletheru może być użyte, nie? Nie wiem, próbuję to. No, trzeba potestować różne rzeczy. Nic nie na ścinanie drzew? Nie da się ścinać drzew. Drzewa tylko da się ścinać te, co posadzisz sobie na działce. To trzecie wybrać. Wizardry, spiritual. A co jeszcze jest? Witchcraft. Nie wiem, może jakieś holy, żeby mieć jakieś heale. W razie czego. Zobaczę, przetestujemy tego spela, jak to działa. To ma prawie minutę cooldownu. Kurwica. 45 sekund. Spiritual top heal. W innej kopalni. Bo w tej kopalni tam... Tutaj... Tu tylko jeżeli masz questa można kopać. Ale tutaj jest też druga kopalnia. Tylko nie wiem, czy tam dasz radę, bo tam są drzewka. One mają chyba około 10 poziomu. No albo witchcraft. Kurde, gdzie był ten kwiatek? Tutaj? Tutaj. A, też mam to, no. Ale siadło, co? Dobra, mamy. Do 20 poziomu są darmowe, jeżeli chodzi tutaj o to drzewka.
To do 20 poziomu możesz sobie resetować jak chcesz, Afriko. Także nie krępuj się i sobie resetuj. Dobra, drugie. O, dzięki za rajdzika i hościka. Tuceusz, witam. Jak tam giereczka dzisiaj? Ja niestety dzisiaj się natknąłem na dwa questy zbugowane, których się nie da zrobić. I wylądowałem na pustyni. Może na elfy trafiłeś? Masz. Jak zrobiłeś questa na Monta, to masz. Dziesiąty albo 15 blacksmithing trzeba. Żeby ingoty robić. Także no, dużo zabawy jeszcze przed tobą. Spoko, spoko. Status equips and skill build. Yeah, there are my stats. I'm going only for might. The dexterity are only from items. My equipment. There is some heroic and some mythic items, but all that items are here too, and there have my skills. That passive are OP, by the way. No problem. Sun,
Na razie nie. Bo głównie tak naprawdę i tak bijesz z tej jedynki, z tego pierwszego skilla, który się praktycznie spamuje. Gdzie on jest? Po lewej od temple. Jest taki budynek. Tu, czekaj, tu masz temple. Gdzieś tutaj chyba. General Gutsa, nie? Czy nie? Nie, tam chyba było jedzonko. A pytionki w jakichś z tych domków. Albo w tym. Ale chyba w tym u góry. Jak dobrze kojarzę. Ja wziąłem tego kwiatka? Nie. Jeszcze jeden kwiatek gdzieś. Spoko, spoko. Zabiję te żółwie. No bo bije sobie. No i robię questa na kwiatki, na te o tutaj. Chcę zebrać jeszcze jednego, gdzieś pominąłem. Bo nie wiem gdzie. Aha, tego nie zrobiłem. Kurwica. Nie masz questów? Wykrzyknij questy. Pierwszy filmik. Masz nadzieję, że jutro odpalisz gierkę? Jak tam poinstalujesz to, czego ci brakuje, to myślę, że bez problemu. Powinno dać radę. Luceusz, jesteś jeszcze? Idę ku te dwa, może za chwilkę zrobić. Jak je pokonać? Normalnie. Idziesz i bijesz. No, teraz ciężko będzie te bossy zrobić, bo tam raczej już chyba dużo ludzi się nie kręci. No problem jest ogólnie taki, że trochę późno zacząłeś, nie? Nie wiem, nic mi o tym nie wiadomo. Nie wiem, no ja taki jedyny pomysł to pominięcie póki co tego questa.
Właśnie najlepsze jest to, że on nie jest w zamku. Bo jak masz tutaj ten zamek, tu o, to tutaj idziesz w dół i tu masz skałki. I tu masz wejście na skałce, on tam jest na górze. Oko. Dobra, poczekamy na regen troszkę. Jeszcze jednego kwiatka muszę zebrać. I mogę już tam wrócić do tego chłopa. To też będzie trzeba wrócić zaraz. Dobra, tu jest kwiatek. Uwaga. O, chyba się nie udało, no. To jest też jakaś szansa, wychodzi na to, że się uda tego kwiatka zdobyć, czy nie. No, umrzyj. Dobra, próbujemy. Dobra, mamy to. Lecę odnieść się do kościka, no i zobaczymy, co dalej będzie, nie? I co jeszcze tu muszę zrobić? Purifying solution in 4 different spots. Jakieś 4 miejsca muszę znaleźć.
A tutaj, dobra, mam jedno. Tyk. A, tu nie mogę, okej. Okay. Nie no, opłaca się, bo dostajesz też infuziony do ulepszania ekwipunku. No i robiąc jedne questy, odblokowujesz inne też. Także rób. Chyba nie ma czegoś takiego. Po prostu idziesz do przodu, robisz kościki. Ewentualnie jak sobie wpiszesz, żeby krzyknąć questy, to w drugim linku znajdziesz moją grę od 1 do 11, poziomu. Możesz ewentualnie followować. No im szybciej postawisz ten domek, tym mniej czasu stracisz, nie? Bo wszystko potrzebuje czasu tam na urośnięcie. O, dzięki za flowka, witam widza nowego. O, tu nie mogę, czyli muszę tam przejść prawdopodobnie. Czekam sobie na regen. No, I don't have any. There are 3 items. I'm mostly questing at the moment. And you know, if you wanna craft, there are 3 items, so you need to spend a lot of time for mining. And crafting.
Nie da się. A możesz tego użyć do jako materiał do ulepszania itemów przecież. O kurde, patrzcie ty, jest taki trinket, który redukuje wszystkie mana kosty o 1. I plus 1 za każde 3 levele. Lol. Ale to by było dla maga OP. Kurwista. No, także pamiętaj, że możesz tego użyć jako materiały, nie? Kurde, już 18, ale to trzeba zleć przy tej gierce. Myślę, że tak z godzinkę jeszcze pogram. Dzisiaj trochę krócej niż wczoraj. Bo ile można? Dzięki za follow, Kavern. Witam. Dobra, idę odnaść tego questa i zobaczymy co dalej. Możliwe, że się za ten mining wezmę trochę. Nie no, moim zdaniem po prostu reputacja zależy od tego, jaki styl gry chcesz obrać po prostu. Czy będziesz w przyszłości jeździł straight packami, polował na ludzi straight packami. Polował na ludzi, którzy polują na ludzi straight packami. Straight packi. Sposoby na zarabianie silvera. Bo potrzebujesz widzieć tutaj różnych rzeczy, żeby stworzyć jakiś straight pack. Później patrzysz, gdzie go możesz zawieść. Im dalej, tym więcej hajsu dostaniesz za to, nie? Tutaj na przykład jest najdalej. Leather seta? Nie no, leather seta craftujesz Weaving Station tutaj. Starhage'a? W Archeidzu był system tego? Znaczy wiem, że był system czegoś takiego jak trade packi, bo sam na tym golda robiłem. Ale było zapotrzebowanie? Bo tu jest na przykład globalne zapotrzebowanie, nie? I im więcej trade packów tam zawieziesz, tym mniejsze będzie to zapotrzebowanie. Nie dzisiaj, jutro.
Jest który? Drugi. Trzeciego chyba jest, nie? Czekaj, zaraz muszę zobaczyć. No, trzeciego o 19:00. Czyli jutro. No ale craftingu w Archeju nie było. Crafting i system przedmiotów to zarobiona. No, craftingu przedmiotów. Tutaj każdy przedmiot w grze musi być wykraftowany przez gracza, tak? W Albionie. A w Archeju levelujesz jakieś gówno Hiramy. Tyle. Nie ma labora. W sensie labor nie działa tak, tak samo. To jest labor na wykraftowanie jednego itema. I on się resetuje co każdy crafting. Po prostu... No... Dobra, nie wiem, że czemu mówisz, Patryk. Można wytwarzać ile chcesz. Możesz wsadzić cały dzień craftować. Nie, to będą tylko 2 dni przerwy. A później 5 do 18 dalej będzie. Nie doinformowałeś się, jak to działa i gadasz głupoty. W laborze chodzi o to, że może ci się nie udać wykraftowanie itema. Im więcej laboru masz, tym masz większą szansę na wykraftowanie tego itema. I tak działa system laboru. Ty gadasz jakieś głupoty tam, bo usłyszałeś w internecie. Są nawet trinkety, które dodają w laboru. O, tutaj jest. Crafting labor by 15. Ale to nie ma nic, nie ma żadnego związku z laborem w Archeju. Jak padniesz z 20 levelem, masz zmniejszone statystyki, ale możesz tam o chyba 10% na 15 minut, jakoś tak. Ale możesz zapłacić 2000 golda i po prostu nie mieć tego. O, dzięki za followki, witam widzów nowych. Ale to chyba musisz tam dalej ten, nie? Większy level profesji mieć. Bo na pierwszym, tam na tych pierwszych poziomach to nic się nie dzieje w ogóle z tym laborem. A, już możesz. No ja nie mogę na razie jeszcze. Ale widzisz, jak to działa. Ludzie przeczytają jakieś głupoty w internecie i zamiast zweryfikować informacje, to chodzą i szerzą. Dezinformacja. Ja leciałem w full might. Dexa mam z itemu.
skończonych dex w itemach, no bo nie mogę wycraftować kolejnych, żeby zdobyć might. Trzeba chyba 5 level profesji mieć. Dziesiąty? No, to dziesiąty. To jeszcze lepiej. Dobra, ja idę w expa, nie? Dobra, idę w to. O to 5 czy 10 w końcu? Cześć, Grazim, przykleić się ze skałek. A, no to piąty. To tak czy siak nie mam. I piąty? To i tak ładnie. A broni te trzy, od którego można? Od 10. Od spirituala. A wiki jest, że od 15. Zasadziłem u siebie. Od spirituala trochę bym dał w wisdom, który był ragged money. Nie, może tak z 10-15, a reszta int. Damage. Aha, maski, ale... No nie wiem, ale tu już siema, stanę siema. I tam chwilę pokastować, nie? Sam Hirito, co ty tak co chwilę? Nie witasz i żegnasz. O co z tobą chodzi? To jest pobugowane, nie? Bo mam 17 kotonów. Aha, bo mam zielony koton. Dobra, nieważne. Nie było tematu, ok? Aha, no bo nie widać tutaj. Bardziej jak ja na czat cały czas patrzę, jak craftuję, to wiesz, jak to jest. Może czwarty wbija. Pasywki kosztują tylko damage. Ale co, o jakich pasywkach ty mówisz? Tych tutaj?
Aha. Ja mam jakieś ora do przerobienia? Chyba nie. Co się dobijasz? Może bym dobił trójkę blacksmithingu i mógłbym wtedy Whetstone'a przerobić. Się skilla więcej niż wymagany? Kurwica. Cześć, hajt? Nie no, przerób to sobie. Zawsze tam weaving dobijesz trochę. Od trzeciego. A i nie wbiłem. Troszkę mi brakło. No. Dobra, chyba sobie popłynę tutaj do tej kopalni, sobie pójdę i to pokopać trochę. I do 19, a później będę spadał. Trzeba podbić troszkę tego miningu. Tu sam się nie podbije niestety. A jakoś bronię te trzy trzeba później wykraftować, nie? Wizardzie? To int chyba głównie. Nie, jutro przerwa będzie dwudniowa tylko. Nie trzeba żadnej komendy na dropy. Nie no, dalej będzie później. Dalej. Reset będzie dopiero po zakończeniu całej bety, czyli po 18. Do 18 jest beta. Int daje spell power, który ci boostuje damage. A Wisdom daje ci mana regen. In combat mana regen. Mana i health regen. Chyba też będę zostaną? O. To by było spoko, bo teraz sobie pogramy. I później można było kontynuować. Tu PvP wygląda. Bo mają być areny rankingowe 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3. Jeżeli chodzi o PvP, no i jest open world PvP. Świat jest podzielony na takie strefy.
No i taki czas na tych stepach zmienia się z PvP na non-PvP i tak dalej. Nie znajduje się pod ziemią, on się znajduje nad ziemią. Tutaj. Od tego domku idziesz w dół i tu na tej skałce. Dzięki za followka, witam widza nowego. Na wykrzyknik questy w drugim linku masz zapis mojego streama, jak robiłem na poprzedniej alfie questy od 1 do 11 poziomu. Możesz sobie ewentualnie followować. Każdy quest jest podpisany jako rozdział. Tak. A ja mam jeszcze w planach zrobienie strony do Ravendowna w stylu Tibiopedii. Ale to po prostu z becie dopiero. A co mnie tam angielskie wiki interesują? Teraz nie mam miejsca w eku. Dobra, to sobie zjem i będzie miejsce. Trzy sztuki zabiera. No. To prawda, to troszkę czasu zabiera. Da, tylko jeszcze musisz bić level blacksmithingu, żeby to przerobić, nie? Ten iron. No, to jest najgorsze.
zapomniałem lepiej. No kurde, tego stona przecież dużo leci. Ziemniak jak zasadzić? Musisz kliknąć tutaj na ten domek. Tam będziesz miał place. No domek obok minimapy pokazywałem. Siemka Silver Moon, witam. Dzięki za plowka. Czyli do 18 poziomu nie upasta się kamienia z zamienia? Rozumiem. Chillowanie jak w TB. Nie no, wiem, zawsze można było dodać jak w TB do item shopu jakieś wepony i inne rzeczy do skillowania. Tak, no na Weststone'a przerabiasz Stone'a. Na Weststone'a trzeci. To Joker mnie na Steamie dodaje.
Let's go. No, dzięki za plałki. Tam. Jak ja mam w ogóle level w profesji? Dopiero pół siódmego levela. Co ty mówisz, chamie? No. Może się kurde nie chce. Tam są później jeszcze jakieś inne ory, nie? Ja ostatnio trafiłem na chyba Titanium Ore. Tam trzeba było 50 level miningu. Najgorsze to jest to, że ja później z tego nie wyjdę. Z tej kopalni. Prawdopodobnie. Ja znowu zgubię. Zawsze z tej kopalni jak wychodzę, to się gubię. Level 22. And now I wanna do that quest, because that two quests are bugged and I can't do it. No to musisz to rozwinąć. Thank you for the follow. Musisz to rozwinąć. No i tam musisz przeczytać, co tam jest napisane, bo to jest event po prostu. I tam no pewnie jakieś mobki trzeba po prostu zabijać. Niewidzialna ściana? Gdzie ty widziałeś jakąś niewidzialną ścianę? My nie widziałeś, jak jest niewidzialna, ale... Wiesz, o co chodzi.
Nie, nie wypada. Nie ma tu blesu. No to nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia, nie spotkałem tej ściany. Do 20 poziomu to w ogóle nie ma żadnej kary. Jaką klasę polecam? Ja powiem, tak jak mówię w każdej nowej grze, którą gram. Polecam taką klasę, którą lubisz grać. Niektórzy lubią łuczników, niektórzy magów, a niektórzy melasów. I tyle. No. No jest kap. Mam nadzieję, że ten system pójdzie do wywalenia. Bo to jest bez sensu. Działa pasywka z mieczykiem? Jaka pasywka z mieczykiem? Ta? Może... Uderzając, ładujesz staki. A jak sobie naładujesz te staki, dostajesz się taki czerwony. Trochę cię healuje. No i ogólnie OP jest. Polecam ją, jak coś. Nie no, jest kilka rzeczy, które są po prostu źle zrobione w tej gierce. Tak, biłem. Chyba, no tak. Siema, pikadura. Czemu masz nick BR? Wiem, że brazolem jesteś. Damage the smite u Holy.
OP mówisz? Dobra, pojadę troszkę pokraftować. Na kopalnię idziesz? No ja jadę teraz pokraftować do miasta głównego. I chyba kończył, za chwilę będę. To już starczy na dzisiaj. Nowej postaci? A Anstak tepa cię do miasta? Jak to działa? Ja tego nie używałem jeszcze nigdy. Oho, ja nie wiedziałem. Zaraz zobaczymy. No, ok, tam. O, i Blacksmith od razu jest. Copper ingot. O, Whetstone już mogę kraftować. A ty, te Whetstone się inaczej kraftuje już. Ja się dłużej. O. Jeszcze jedno, pyk. No i dobra, i mamy Whetstone teraz. O, ale mega długo się kraftuje. W Albionie crafting jednak był lepszy. Tam po prostu sobie zakolejkowałeś i alo. Zaraz zobaczę, ile wbiłem chociaż tego expa. Blacksmithie. Prawie nic. I co to, żeby craftować masowo te whetstone'y? Trzeba mieć 18 poziom blacksmithingu, tak? Ale gówniany system.
Jak ja wbiję 18, to już... No właśnie, to chciałem powiedzieć, że już nie będę craftował tych wystawnów. Nie wiem, osoba, która wymyśliła ten system jest do zwolnienia. Jak coś. Osoba od czatu do zwolnienia. Osoba od kapa statystyk do zwolnienia. I osoba od systemu craftingu do zwolnienia. Robisz lepiej? No już są lepsze rozwiązania. Albion miał dużo lepsze rozwiązania chociażby. Znaczy wiesz, no ja nie jestem zwolennikiem po prostu na marnowanie 3 godzin czasu na skraftowanie po to, żeby podbić sobie blacksmithing i klikania jedynki. Prawdopodobnie na premierze po prostu nie będę w ogóle używał craftingu. Będę po prostu sobie farmił mobki. Będę kupował na markecie itemy. Spoko, 22 level mam. Ale jak już będzie Auction House, to prawdopodobnie po prostu będę farmił heist i kupował itemy. Bo szkoda mi będzie czasu na klikanie jedynki. Stanie w miejscu. Ani nie sprawia mi to fanu, ani nie jest ciekawe. Tragedia. Aha, jeżeli chodzi o Crescent Bootsy, to który trzeba mieć na armorki? Piąty? Piąty? Poziom profesji? No, obrona. Piąty level profesji musisz mieć. Żeby te dwójki craftować. Słuchajcie, jak ja bym miał zapłacić powiedzmy 30k silvera za weapona T3, no to spoko, nie? Idę sobie na mapę, robię world eventy. No tu jest na przykład jakiś evencik, zgarniam za to hajsik. Biję mobki, biję żaby, przydaję skóry ludziom. Kupuję i kraftowane bronie przez kogoś. Problemem aktualnie jest to, że nie ma teraz Auction House. Tema X ponurak, witam. Jakiegoś bossa? To nie widziałem tu takich bossów. Takich bossów. Jedynie do questów się zabija takie bosiki, powiedzmy. Rady się odezwiesz? Spoko. Rozumiem, że mam... Nie podbijać sobie craftingu. Dzięki za followka, Skorpik. Czy warto brać udział w tych eventach? No pewnie, że tak. Bardzo często w tych eventach jest dużo ice i expa do zgarnięcia.
Dzięki za followka, Heszki. Witam. Te trade packi działa na takiej zasadzie, że musisz go wycraftować różnymi tutaj tymi itemami. No i craftujesz go, przewozisz i sprzedajesz. I te itemy tracisz. Ale dostajesz za to silver, nie? No. Kurde, ile tu ludzi w mieście. Ostatnio tu pusto było. Jednego dagera mam tylko pod might. A drugiego nie udało mi się skraftować. No nie wiem, niektóre rzeczy same wpadają, nie? No i sadzić sobie je możesz też przecież. Tylko musisz... Co musisz mieć? Musisz mieć niektóre poziomy tego farmingu, żeby niektóre rzeczy posadzić. A bo tu na przykład możesz mieć coś takiego 40 stona, 40 logów i 15 hajda. I to możesz sobie gdzieś zawieźć i zgarnąć za to hajsik. Albo tutaj. I w salt bowl. Garlic. Dobra. Wiecie co mi wystarczy na dzisiaj? Także ja będę kończył. Widzimy się jutro. Jutro będę rano, bo mam wolne. Także powinienem być szybko nawet, dosyć koło 8. Rano będę. Także jak coś to do jutra. A ja was wrzucę do ziomeczka mojego. Który tam gra w WoWiksa, klasika. Wiem, że ktoś tu też, kilka osób też gra w WoWiksa. O, może będziecie chcieli oglądać. Zgody na klasiku. No, a my się widzimy jutro. Przypominam, że jak ktoś chce jeszcze... jak ktoś będzie potrzebował jakiś porad, albo nie będzie wiedział co zrobić. Zapraszam na Discorda, tam zawsze możecie zapytać. Jak mnie nie ma, nie? Także do jutra. Jeszcze rajdzika odpalę tylko. Niech bierze na rajdzika. Dobra, subka 101. No, także do jutra.